kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród honorowych. W tym roku po raz pierwszy w historii naszej nagrody kapituła zdecydowała się skorzystać z tego zapisu. Nagrodę honorową w 6. edycji Kryształów Publicznych za ugruntowane i niezmienne stanowisko w sprawie przestrzegania fundamentalnych zasad udzielania zamówień publicznych oraz za wkład w rozwój systemu zamówień poprzez konsekwentne stanie na straży jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych od początku istnienia systemu zamówień publicznych w Polsce otrzymuje Najwyższa Izba Kontroli. Statuetkę w imieniu Izby odbierze prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski. Ja chciałem bardzo gorąco podziękować kapitule. Takie poczucie i brzemię odpowiedzialności mnie ogarnęło i przy uzasadnieniu i przy tej informacji, że wiem, że kapituła od kilku lat szukała takiej instytucji, której to wyróżnienie można przyznać. I dla mnie poczucie, że Najwyższa Izba Kontroli w ocenie państwa, w ocenie kapituły jest tą instytucją, która tą nagrodę, to wyróżnienie otrzymuje po raz pierwszy, jest oczywiście niezwykle sympatycznym. Za to bardzo dziękuję. Jest to także dla nas ogromne zobowiązanie i chciałbym państwu powiedzieć jedną rzecz od siebie. Jestem głęboko przekonany, że we wszystkich instytucjach, firmach, które reprezentujecie, informacja o kontroli nie wywołuje migotania przedsionków, a wręcz poczucie takie, że będzie to pewien standard, który się dokona. A zwracam też państwa uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli, coraz częściej te kontrole kończymy takim podsumowaniem, które jest laudacją dla naszych kontrolowanych. Wiem, że na sali jest duża i liczna reprezentacja samorządów. Miałem niezwykłą satysfakcję, kiedy w ostatnich miesiącach podpisywałem informacje z kontroli dotyczącej i przygotowania do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i pewnego podsumowania tego, co za nami i tej doskonałej oceny, którą NIK wystawiła dla państwa pracy, a także to, co powiedziano mi po zakończonej rokrocznej kontroli budżetowej, kiedy moi kontrolerzy, a przecież badają ponad setkę rokrocznie instytucji, to jest ta część adresowana do administracji rządowej, powiedzieli: panie prezesie, tak jak zwykle, wszystko w porządku, żadnych nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych. Tak trzymać i tego państwu życzę przy każdej kolejnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo.